Otevřené nebe v Čechách je velmi zvláštní záležitost a je to záležitost nebe. Bůh nějakým způsobem nás začal vést k tomu, abychom se podívali na to, co on dělá v Polsku a propojil nás s mnoha službama a služebníkama, kteří jsou v Polsku a jedním z nich je právě Nation of Fire a Jakub Kamiński. Bylo to v době covidu, kdy všechno bylo zavřeno a najednou na videu jsme viděli, jak mnoho věcí v Polsku je jinak a děje se jinak. Proto jsme se spojili s Jakubem, přijel na první konferenci a zbytek je historie. Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda przebudzenie po czesku. Zupełnie inaczej niż u nas, ale Boża moc działa wszędzie tak samo i myślę, że tutaj też się to objawia. Kościele, wierzę, że jako Polska i Czechy śpimy. Śpimy! Ten Samson stoi tak miernie pod kolumnami. Pobity, zmęczony. Ale powiem ci, że Bóg na to nie pozwoli. I jesteśmy w miejscu, w sezonie, że dokonuje się zmartwychwstanie Kościoła. Z głębokiego snu, aby Kościół wrócił do miejsca przeznaczenia. Aby Kościół wrócił do miejsca zasolenia. Samson musi podnieść oślą szczękę, musi podnieść namaszczenie, musi podnieść wpływ i autorytet. I to, co czuję, że Duch Święty chce zrobić, to chce tchnąć swoim ruach, swoim wiatrem, aby każdy z nas chodził przebudzony. Samson obudzi się ze snu i sprowadzi Królestwo Boże z góry na dół i odbierze Królestwo od ciemności i wbije sztandar nieba i powie: jestem ambasadorem Boga żywego. Mieliśmy dwie bombowe sesje, które są już za nami, a teraz punkt programu ewangelizacja. Podoba mi się ta dynamika, ponieważ mieliśmy dwie sesje skierowane do kościoła, czyli do osób wierzących, gdzie było 600 uczestników. Teraz mieliśmy długą przerwę obiadową i jedziemy prosto na ewangelizację. Podoba mi się ta kombinacja, dwie sesje dla kościoła i wieczorna ewangelizacja. 12 kościołów tutaj w Czechach, w Ostrawie i w okolicach zjednoczyło się do tego projektu ewangelizacji, więc wierzymy, że zaludnimy znowu niebo, a odludnimy, wyludnimy piekło. Także jedziemy naładowani z dobrymi nadziejami. Ewangelizacja mi się bardzo mocno kojarzy ze współpracą, najpierw z wyposażeniem kościoła, ładujemy się, wspieramy się, inspirujemy się, budujemy razem wiarę, mówimy co dalej, a teraz gotowi, aby przyjąć tych nowych ludzi do wierzymy palących się kościołów, idziemy przynieść żniwo dla Pana, także jedziemy po żniwo. Może jesteś osobą, która jest 20 lat w kościele co niedzielę i myślisz sobie, ale ja jestem pobożnym człowiekiem. Ale to nie za pobożność idzie się do nieba. Idzie się do nieba dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeśli wierzysz w swoim sercu, że Jezus zmarł za ciebie na krzyżu i że zmartwychwstał po trzech dniach, i jeżeli wierzysz, że potrzebujesz Go w swoim sercu, że potrzebujesz Go w łodzi swojego życia, i jeżeli chcesz się na nowo narodzić, Jezus chce dzisiaj usłyszeć Twoje słowo.
Ja wiem, że niektórym z was jest trudno, ale on mówi, czekam na ciebie. Wszyscy zgrzeszyliśmy, ale taka jest miłość Boża, taka jest miłość Króla. Biblia mówi, jeżeli wierzysz w sercu, przeproszą za to, co zrobili, że żyli beze mnie i wyznają Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, będą zbawieni. On cię chce przytulić. Po prostu powiedz, tato, dotknij mnie. Dotknij mnie. Dneska končíme 8. konferenci Otevřené nebe, na které bylo několik stovek lidí. Večer byl evangelizační, kde zhruba 200 lidí přijalo Krista do svého života. A je to něco, co jsme dlouhé leta v Čechách neviděli. Věřím, že Bůh propojuje Evropu, že spojuje národy mezi sebou a můžeme z té spolupráce, která je mezi národy, vidět velké ovoce. Věřím, že Bůh má jednu církev v Polsku, jednu církev v Čechách, ale stejně tak jednu církev v Evropě a Bůh propojuje evropskou církev k tomu, aby spolupracovala na jeho království.